Cześć, zapraszam do kolejnego mita. Teraz będziemy sprawdzać, czy jumpscare Dakota w Peaky the Reason of Isolation brzmi tak. Brzmi definitywnie tak samo jak jumpscare Dakota w Peaky Predicted Fate, czyli Nightmare Port. Testuję ten pierwszy jumpscare. Nawet spoko. No trochę przyciszę, dobra. Tak brzmi jumpscare Dakota w Peaky the Reason of Isolation Concept. No, są trzy nowe eventy, zdążyłem sprawdzić. Jest alternatywny badge do zdobycia, Summer Event oraz Collie. Przyszedł też Pepper oraz Mr. Bliss do Piggy the Reason of Isolation. Po przetestowanym micie będę jeszcze to zdobywał. Idziemy do Piggy Predicted Fate zobaczyć. Dobra, przechodzimy do Piggy Nightmare Port, czyli do Piggy Predicted Fate. Do chapteru 7. No tu była ta koda. Oh shit. Here we go again. O kurde. Jak to jest strasznie w tym porcie. Ja pierdzielę. Ale zdążyłem zauważyć też, że w Piggy Predicted Fate czy w Nightmare Port nie ma cutscene. Ale to urywa, ale zdążyliśmy zauważyć, że w Piggy Predicted Fate no, jumpscare brzmi prawie tak samo. No, że tak samo brzmi, ale przez te urywki nie zdążyłem zauważyć. Jumpscare brzmi tak samo, więc może, no ale ze względu na brzmienie hit sounda, no to lekko musimy go obalić, ale z drugiej strony możemy go potwierdzić. Także widzowie, jeżeli chcecie więcej odcinków z mitów, to łapka do góry, a ja już się żegnam.